Jest mi niezwykle miło powitać Państwa w to wrześniowe popołudnie. Okazja jest absolutnie wyjątkowa, bo tak się składa, że tegoroczny festiwal odbywa się dokładnie 18 raz. A to oznacza, że Blues na Talk Show, ukochane dziecko Ryśka Kadziaka, osiąga dziś pełnoletność. Rysiu, serdeczne gratulacje. Przy tej miłej okazji warto raz jeszcze przypomnieć sylwetkę kierownika dzisiejszego festiwalu. Serce i dusza tej imprezy. Największy orędownik bluesa, jakiego dane mi było poznać. Człowiek, który uporem, siłą woli i bezgranicznym oddaniem sprawia, że na jeden wieczór Kłobuck staje się stolicą bluesa. Ryszard Kadziak. Brawa, proszę Państwa. Jeszcze? I aby tradycji stało się zadość, musi wybrzmieć, jak to się dzieje od 18 lat, znana wszystkim miłośnikom kłobuckiej wersji melodia. Rysiu, prosimy. Witam serdecznie. To już 18 lat naszej pracy. Festiwal stał się pełnoletni. Jak zwykle rozpocznę hymnem festiwalu. Usiadł blues nad brudną rzeką. Blues nad Okrzą blues. Witajcie, ukochani w busie. Życzę Wam miłej zabawy. Proszę Państwa, teraz ze spokojnym sumieniem mogę powiedzieć, że 18. Blues Festiwal nad Okrzą oficjalnie uważa się za otwarty. Ja nazywam się Milena Kościelniak i poprowadzę dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Ta impreza nie mogłaby się odbyć, gdyby nie to, że ma tak wielu przyjaciół. Przede wszystkim Państwa, którzy co roku zaglądacie, przychodzicie i wiernie trwacie przy tym festiwalu od 18 lat, ale także wszystkich tych, którzy wspomogli finansowo zorganizowanie dzisiejszego festiwalu. Przede wszystkim jest to Urząd Miejski w Kłobucku z burmistrzem Kłobucka Jerzym Zakrzewskim na czele. Dziękujemy. A także Starostwo Powiatowe w Kłobucku ze starostą kłobuckim Henrykiem Kiepurą, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie z dyrektorami Andrzejem Babczyńskim, Zbigniewem Cierpiałem i Michałem Królem, jak również Miody Polskie z panem Jarosławem Kasprzykiem na czele. O kolejnych sponsorach powiem Państwu za chwilę, bo nie po to tutaj jesteśmy. Myślę, że już czas, żeby przedstawić pierwszych występujących. A to tajemniczo brzmiąca formacja 2K NPR. To dość młody kłobucki projekt, duet niezwykły. Bluesman z 40-letnim doświadczeniem i nastolatek, który równie mocno pokochał bluesowe brzmienia. Proszę Państwa, 2K NPR, czyli Rysiek Kadziak i Paweł Król akustycznie. Zapraszamy. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. Nie wiem, czego chcę, nie czego chcę. Moje serce w nocy mnie budzi i chcę ciepły twego ciała. Czułości może trzeba mu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to.
słowa. Ono pragnie szklanki wody, schronienia może trzeba mu. Ono chce noc twą dzielić, ono chce być przy twoim. Nie zabraniaj mu ciepła twego snu, co mu w zamian dasz, co lepszego za to dasz. Ja znam już wszystkie drogi, było tam i wróciło. Tam już do nich jest po prostu nic, niosłem je w narkozem snu, w narkozę snu. Nocą puka ktoś, ze snu budzi mnie. To tak puka moje serce, ono to... Twego słowa, ono pragnie twego ciała, schronienia może trzyma mu. Dzięki. Celowałaś mi koszulę. Ja rozumiem, że na nową nie stać mnie. Coraz więcej celowanych koszul w szkole. Jakiś dziwny, połatany świat. Powiedz, mamo, dla kogo te reklamy? Skoro dziś na obiad tylko z drzewem chleb. Powiedz, że mój ojciec znowu wrócił tak pijany. Czemu ciąg tak mocno wciąż kłócicie się? Nie płacz, mamo, płaczem nic tu nie zmienimy. Ktoś w prezencie nam zgotował taki los. Ja nie widzę wcale tutaj ojca żadnej winy. Taką pracę ma za taki marny grosz. Za dużo by umrzeć, za mało by żyć, czy ty to znasz? Za mało by umrzeć, za dużo by żyć, czy ty to znasz? Nie mów, mamo, mi, że jutro będzie lepiej. Cóż, do biedy trzeba przyzwyczaić się. Cóż, bardzo łatwo rodzić się człowiekiem. Za to żyć jak człowiek coraz trudniej jest. Za dużo by umrzeć, za mało by żyć, czy ty to znasz? Za mało by umrzeć, za dużo by żyć, czy ty to znasz? A teraz poproszę mojego kolegi, żeby mnie wspomógł. Sam nie będę grał, ponieważ też chcę się pogadać. Mm.
Czy zgadniesz, kogo dziś widziałem, gdym do ciebie szedł? Czy zgadniesz, co to za dziewczyna, która była z nim? Pod naszym drzewem, w naszym lesie, to byłaś właśnie ty. Czy zgadniesz, kogo dziś widziałem, gdym do ciebie szedł? Czy zgadniesz, to na naszej łące kwiaty dzisiaj rwał? On kwiaty rwał dla swej dziewczyny na naszej łące dziś. Czy zgadniesz, kogo dziś widziałem, gdym do ciebie szedł? Czy zgadniesz, co to za dziewczyna, która była z nim? Pod naszym drzewem, w naszym lesie, to byłaś właśnie ty. Dzięki, dziękujemy. Chciałem przedstawić młodego człowieka, nazywa się Paweł Król, ma 14 lat, został przeze mnie zarażony bluesem. Mam nadzieję, że chyba trochę przy nim pozostanie. Chociaż młodzi ludzie mają tam różne swoje kaprysy i humory, ale ja go cały czas nakręcam na bluesa. Może mi się uda. Chociaż gra też rock'n'rolla fajnie, nie? Ekspres staje tu. Ekspres nocny, który zerwać stąd może zabrać mnie. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie, dokąd jedzie. Jeździsz do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, i gdzieś tak idą. Co mam brać? Co mam z sobą brać? Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Bardzo krótko ekspres stoi. Plusa sobą wezmę tylko bo. Jeździsz do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś tak idą. Thank you.
widzę jak co noc ekspres staje tu. Ekspres nocny, który zabrać stąd może zabrać mnie. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie dokąd jedzie on. Jeździsz do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jeździsz tak idą. Dzięki. Się śmieją o Chicago. Każdego bluesmana tęsknotem jest gdzieś tam mieszkać w Chicago, grać w Chicago, zwiedzić ledwie Mississippi i tak dalej, bo tam są korzenie te bluesa, prawda? Chciałem Państwu powiedzieć. Na pewno wielu z Was o tym wie, że niestety tam się zrodził blues, prawda? W delcie Mississippi. A teraz zagramy następny numer. Zachód słońca, który zabił mnie. Teraz kiedy świat jest złotem, trzeba
radością rzeźby struchna. I dziś rankiem mą ciszę szarpie ptak. Z miłości do ciebie nauczyłem się niewiary, chociaż tylko jeden Bóg z mego uczucia zapisz mu. Tylko jeden Bóg z mego uczucia tak zakryć. Dzięki. Po prostu zagramy ostatni kawałek dla Państwa. Zatytułowany jest Przegranych nikt nie lubi, ponieważ w bluesie nie ma niby przegranych, ale ci, co grają bluesa, to są przegrani. Bo to jest muzyka niszowa, nie każdy ją lubi, nie każdy ją kocha. Mało jest telewizji, mało w radiu. Gdzieś tam ktoś w nocy, na trzeciej nad rano, jak się jadę gdzieś samochodem, słyszę, Wojtek Marsza sami coś tam przedstawia, ale tak to jej nie ma nigdzie. Dlatego zagramy Przegranych nikt nie lubi. Ilości przyładuję, nikomu nie mówię. Wciąż pek cię prześladuje i jest już całkiem źle. Przegranych nikt nie lubi, iść do przodu nie daj się. Twój problem nie mówi się, chociaż udaje, że głęboko ma to w myśli, naprawdę ma to gdzieś. Przegranych nikt nie lubi, nikt nie zdaje dobrze. Wrażenie musisz robić, że wszystko jest okej. Choć bardziej ci tu płaczę, to się rozkosznie śmiej. Przegranych nikt nie lubi, idź do przodu, nie daj się. Przyjaciół pełno wokół, gdy sukces z tobą jest. Gdzie jednak tłoku, gdy los przyciśnie cię. Przegranych nikt nie lubi, idź do przodu, nie daj się. Dziękuję bardzo. Wyszli Gadziak i Paweł Król na harmonice.
17 lat. 16, przepraszam. Ale się szybko postarzał, kurczę. Nawet nie wiedziałem, bo ja to jestem cały czas młody, nie? Tak mi się wydaje, nie? No dzięki.